Blisko 200 uczniów z 8 szkół ponadpodstawowych ruszyło w kilkunastokilometrową trasę, by poznać losy żołnierzy Armii Krajowej na ziemi dębickiej. Jesienny rajd deser szlakiem partyzanckim drugiego zgrupowania AK obwodu Dębica dla szkół średnich z powiatu dębickiego obfitował w wiele cennych opowieści, przygód oraz wrażeń. Piękna jesień ogólnie, liście, bardzo ładnie jest, słońce świeci, także ciepło, fajnie się szło. Była wędrówka w kilku miejscach trochę ciężka, ale poza tym było w porządku. Przyszliśmy tutaj, ponieważ chciałyśmy zwiedzić troszkę natury, ponieważ tego nie ma w mieście. Wycieczka była też za darmo i jest piękna pogoda. Przyszliśmy też na ognisko, czekamy teraz na kiełbasy. Dowiedziałem się właśnie o lokalnych tutaj oddziałach Armii Krajowej, różnych właśnie żołnierzach, miejscach, w których się zbierało dowództwo. Też cała ta trasa tak naprawdę o tym opowiadała. To jest tak jakby nasz obowiązek, to jest żywa lekcja patriotyzmu. To też dla młodego pokolenia to jest dużo, bo starsze pokolenie to przekazuje młodszemu, a to młodszy przekaże kiedyś swoim dzieciom, a dalej idąc to jest po prostu obywatelski obowiązek się doszkalać według własnego rejonu, gdzie funkcjonowały 5. Pułk Strzelców Konnych AK. To jest po prostu nasz obowiązek, żeby się o tym pamiętać, o tych bohaterach pamiętać i czcić ich pamięć po prostu. Przewodnicy poprowadzili 3 patrole spod szkoły w Gumińskach przez leśnictwo Berdech, aż na metę Polany Kałużówka. Od 2004 roku jesienią wędrujemy szlakiem partyzanckim w ramach jesiennego rajdu kryptonim Deser. Deser to kryptonim dębickiego wodu Armii Krajowej, a młodzi ludzie, uczniowie szkół średnich poznają historię Armii Krajowej, a szczególnie drugiego zgrupowania, bo szlak, który właśnie w 2004 roku został wytyczony z Gumnisk przez Braciejową na Polanę Kałużówka i z powrotem do Gumnisk, to właśnie opowieść w przestrzeni o latach II wojny światowej i udziale w działaniach w ramach akcji Burza drugiego zgrupowania 5. Pułku Strzelców Konnych Armii Krajowej. Bardzo cieszymy się, że w tym rajdzie, w tym roku bierze udział tak duża ilość szkół, łącznie blisko 200 młodych ludzi, uczniów szkół średnich z powiatu dębickiego bierze udział w tym rajdzie i w 3 zgrupowaniach, w 3 grupach dotarli tutaj z Gumnisk przez Berdech na Polanę Kałużówka. Myślę, że to lekcja historii, ale też poznanie ziemi dębickiej w tej jesiennej pięknej szacie. W ramach tegorocznego rajdu jesiennego, w związku z tym, że mamy piękną jesień, ale piękny też listopad, chcieliśmy właśnie, aby w tym miesiącu zadumy i takiej pamięci za zmarłych wspomnieć bohaterów Armii Krajowej. Dlatego na dzisiaj poznawaliśmy właśnie te postaci związane z Armią Krajową, szczególnie tych ponad 60 żołnierzy drugiego zgrupowania, którzy polegli walcząc w tych lasach. W takiej zadumie dotarliśmy tutaj na Polanę Kałużówka. Tutaj już atmosfera bardziej luźna, więc młodzi ludzie mają też okazję, żeby zintegrować się. Są różne szkoły, różne grupy młodzieży, więc jest to, myślę, wyjątkowa też okazja, aby młodzi ludzie się poznali. Finałem wędrówki było wspólne ognisko. Na rajd dedykowany pamięci żołnierzy AK zaprosił organizator. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, środowisko 5. Pułku Strzelców Konnych AK w Dębicy, a także współorganizator wydarzenia, powiat dębicki oraz partnerzy, miasto Dębica i jednostka strzelecka 2017 w Dębicy.